Witam serdecznie, nazywam się Ania Pikuła, dostałam nominację od Janusza Kasaka. Janusz, dziękuję bardzo. Przeczytam fragment książki, która może być inspiracją do bardzo wielu ciekawych rzeczy. Jest to książka Liliany Bardijewskiej pod tytułem Zielony wędrowiec. Tego ranka stworek obudził się dziwnie nieswój. Bez przyjemności rozejrzał się wokoło i zmartwiony spostrzegł, że przestało mu się podobać szare niebo stwori i szary las i szara rzeka, a już najbardziej przestały mu się podobać inne szare stworki i ich szary hymn, który śpiewały co rano. Nie cieszy mnie już ta szarość. Czy ja czasem nie jestem chory? Stworek zaniepokoił się nie na żarty, ale jednak nic na to nie wskazywało. Nie miał ani bólu gardła, ani kataru, nic go nie łamało, nie strzykało, nie rwało. W zasadzie czuł się najzupełniej normalnie. Tyle, że dziwnie nieswojo. Przeciągnę się, pogimnastykuję, przespaceruję i mi przejdzie, postanowił. Nawet nie przypuszczając, jakże się myli. Podniósł łapki do góry, potem w bok, potem przed siebie i usiadł ze zdumienia. Jego łapki były całkiem zielone. Zniknęła gdzieś ich codzienna szarość, a na jej miejsce pojawiła się turkusowa zieleń, aż oczy bolały patrzeć. Stworek przesiedział tak dobrą chwilę z zamkniętymi oczami, zdumiony od dzioba po ogonek, aż w końcu zdecydował się podnieść i przyjrzeć sobie dokładniej. Obejrzał najpierw łapki, potem futerko na brzuchu, skrzydełka, dziób, ogon. Wszystko było równie zielone. Pewnorogi też są takie, westchnął, zupełnie nie wiedząc, co o tym myśleć. Gdzież ja mogłem się tak uzielenić? Zaczął się niespokojnie przechadzać po swojej norce. Coraz bardziej zatroskany postanowił pójść nad rzekę, tę najbardziej szarą z szarych rzek, i tam zmyć z siebie ową nagłą zieloność. Pospiesznie wygrzebał się więc z norki i podreptał ku wodzie. Ale na brzegu jego pośpiech gdzieś się ulotnił. Stworek spojrzał na swoje falujące szare odbicie i zupełnie stracił ochotę na kąpiel. Nagle żal mu się zrobiło tej śmiesznej zieloności. Ba, ona zaczęła mu się wręcz podobać. Nareszcie coś innego w tej szarej z dziada pradziada stwori. Musi przecież gdzieś być zielona kraina z zieloną rzeką, która pokaże mi moje prawdziwe zielone odbicie, pomyślał, spoglądając w szaro pluszczącą u jego stóp wodę i postanowił wyruszyć na poszukiwanie. Dziękuję bardzo. Czas na moje nominacje. Nominuję Michała Przeperskiego, Ewelinę Tarkowską i Urszulę Bartnikowską. Kochani, teraz wasza kolej. Czekam!